Ja urodziło się, ale nie pamięta dokładnie, jak to było. Moje ja nie pamięta dokładnie. Próbowało się dowiedzieć, więc podsłuchiwało. No ale za każdym razem było bite po rękach. Ja było bite. Spętane słowami. Zostawało samo, całymi nocami. Jednak przetrwało. Okaleczone, ale przetrwało. Kochać pierwszy raz. Czystość, bez złych wspomnień. Ona, jasne włosy, czarne oczy. Szczęście, szczęście, bez wątpliwości, załamań nerwowych, bez wymówek, bez płaczu w nocy. Tego już nie ma. Zniknęło jak dobry sen, jak kolorowy pajacyk na jarmarku. Kochała mnie, kochała ten mój brak zdecydowania, moją twarz. Sposób, w jaki wszystko się działo. Minuty i godziny. Wszystko kochała. Kiedy umarła, patrzyła na mnie z góry i myślała, jak sobie poradzisz bez mnie? Jak z tym wszystkim, co cię przytłacza? Martwiłam się o ciebie. I teraz, kiedy mnie wołasz, zastanawiam się, kiedy znowu cię zobaczę. Bardzo tego pragnę, znowu cię dotknąć, pocieszyć, przytulić do serca, do piersi. Wyjechać trzeba było jak najdalej, odgonić wspomnienia. Na bulwarze, nocą, wino, szampan, śpiew, gwałtowne rozszarpywanie nocy. Niewiele z tego wszystkiego pamiętam, ale to dało ukojenie, wyzwolenie, bez myśli o czymkolwiek. Pamiętam jeszcze krzyk. Bardzo głośny krzyk z samych bebechów. Z jakiejś nieznanej mi wcześniej głębi. Potem pojawili się nocni stróże. A ty co? Morda jak wrota, pijaństwo, zakłócanie ciszy nocnej, stosunki płciowe w miejscu publicznym. Awantur się zachciało? Awantur się zachciało? Awantur? Zabrać to gówno do aresztu, do aresztu! Bili po głowie. Krzyczeli, że zabiją. Kopali po całym ciele. Lubią tę robotę. Dla nich to przyjemność. Ja? Nic. Żadnego odczuwania. Krew, ślina, zęby razem. Krwawy strzęp. Jednak żadnego bólu i żadnej satysfakcji dla sprawiedliwości. Żadnej, żadnej satysfakcji dla sprawiedliwości. Najgorsze były noce. Kiedy wszystko cichło, gdzieś z tyłu głowy pulsowanie, jakby sygnał z obcego świata, który zdawał się mówić, wiem, że boli. Minie to kiedyś, bez śladu. Ale wtedy wszystko bolało. Jednak bezruch ucisza ból ciała. Trzeba tylko bardzo się starać nie poruszać i oddychać powoli i myśleć o czymś innym niż własne ciało. I udało się własne ja przenieść. Moje ciało było cały czas tam, ale ja tam nie było. Tylko potem, jak mnie uwolnili, moje ciało opuściło to miejsce, ale ja wróciło. To
bardzo dziwne, niezwykłe. Moje ja teraz jest tam, mimo że ciało jest tutaj. Ta zamiana bardzo mnie niepokoi. Co teraz będzie? Czy można żyć bez własnego ja? Czy moje ja wróci do ciała? Trzeba się zastanowić. Trzeba się zastanowić. Trzeba ja. Moje biedne, uwięzione ja. Zniewolone. Żadne cierpienie nie usprawiedliwia takiego rozdarcia. Twoje ciało zgubiło własne ja. Ja, twoje ja, mówię do ciebie. Słyszysz mnie? Na pewno mnie słyszysz? Jestem teraz w tym strasznym miejscu i czuję się zgubione i samotne. Ja, twoje ja, cierpię w tym ponurym więzieniu, kiedy ty, moje ciało, siedzisz rozparte, zadowolone z siebie w fotelu. Zapewne zapalasz spokojnie cygaro, delektując się koniaczkiem i cierpieniem własnego ja. Znam cię dobrze. Twoje ciało zgubiło własne ja. Rzuciło na pożarcie nocy, zimnej i bezwzględnej. Jak może być szczęśliwe twoje ciało z powodu nieszczęścia własnego ja? Przecież w tej chwili jesteś tylko ciałem, bez ja. Musisz pozwolić własnemu ja powrócić do ciała. Ja, twoje ja i ty, moje ciało, musimy być razem. Ciało bez ja nic nie znaczy. Musisz swoje ja przygotować do drogi. To ty decydujesz, jak i kiedy to się stanie. Ja, twoje ja, nie mogę żyć w zamknięciu, odizolowany od ciała, od świata i ludzi. Bez ja nic nie znaczysz. Nawet rośliną czy robakiem nie będziesz. Bez siebie, własnego ja, będziesz tylko jałowym nawozem, a na twoim ścierwie nic nie wyrośnie. I nic nowego się po tobie nie zdarzy. Nawet ciemność. No, bierz się wreszcie do roboty. Ach, więc jesteście, przybyliście, aby mnie zobaczyć i bawić się do samego końca. Wspaniale. Ale musicie mi obiecać, że nie będziecie smutni. Zostawcie smutki, kłopoty, niezapłacone rachunki w szatni razem z płaszczami i nakryciami głowy. A więc zaczynamy. Uwaga! Witam, witam was wszystkich. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom, czyli dobry wieczór państwu. To ja, wasz Dzidzi Gogo Dzidzi. Dzidzi Gogo Dzidzi jest dziś bardzo wesoły i radosny, ponieważ zjadł kaszankę i czerstwy chleb. Spóźnił się na pociąg i dostał kopniaka na ulicy. Wasz Dzidzi Gogo Dzidzi dzisiaj jest szczęśliwy, bo kolejna wspaniała okazja życiowa przeszła mu koło nosa i musiał opuścić swój dom. Tylko z tym, co ma na sobie. Z powodów bliżej niewyjaśnionych, ale na pewno wspaniale wesołych. Nie smutnych. Na pewno wspaniale wesołych. Wasz Dzidzi Gogo Dzidzi lubi się bawić i fikać koziołki i uwielbia, jak mu ktoś nogę podstawi i wyrżnie pyskiem o bruk. I bawi się jeszcze lepiej, kiedy krew się poleje, jak usłyszy chrzęst łamanych kości, oczywiście własnych kości. Cudowny humor nie opuszcza waszego Dzidzi Gogo Dzidzi, kiedy wszyscy mijacie go leżącego w kałuży moczu i krwi, jęczącego z radości i zaskoczenia, że oto nagle stało się coś niezwykłego.
i niecodziennego. Bo chyba nie każdemu z was zdarza się codziennie leżeć na ulicy w kałuży własnej posoki. Wasz Dzidzi Gogo Dzidzi jest wybrańcem losu, bo doświadcza rzeczy niezwykle cennych i pouczających. Ma więc być nieszczęśliwy? Przeciwnie, wasz Dzidzi Gogo Dzidzi jest szczęśliwy niczym parujące łajno, co wypadło przed chwilą z krowiego zadu. Krowa nie jest pięknym stworzeniem? Daje mleko. Robi takie subtelne mu, mu, mu i jest bardzo szczęśliwa, gdy prowadzą ją do rzeźni. Jest tak szczęśliwa, że aż płacze z tego szczęścia, bo wie, że znajdzie się na waszych stołach, by dodać wam siły do dalszego życia. Krowa wie, że na przykład pan minister, jak się posili, to po wyjściu z restauracji wymyśli takie przepisy i prawa, żeby wszyscy ludzie na ziemi żyli jeszcze lepiej niż do tej pory. Myśli sobie taka krowa w rzeźni. Byłam przez całe życie w oborze i na łące. Na łące i w oborze. W oborze i na łące, a już niedługo zwiedzać będę cały świat. Bo jak mnie rozkawałkują, to będzie mnie trochę w Europie, trochę w Azję, trochę w Afryce i innych ciekawych krainach. Napełnię żołądki różnych wartościowych ludzi. Artystów, bandytów, pisarzy, prostytutek, poganiaczy mów, inżynierów, pederastów, prawników, gwałcicieli, właścicieli, sprzątaczek, usługodawców i usługobiorców. Jednym słowem, wszystkich wartościowych ludzi, którzy będą nieść szczęście innym ludziom. Dlatego jestem wesoła. Gdybym potrafiła śpiewać lub gwizdać, to bym śpiewała albo gwizdała, ale potrafię tylko mu, mu. Zresztą, pan rzeźnik doskonale mnie rozumie i też bardzo się cieszy, pogwizdując i podśpiewując przy swojej bardzo, bardzo, bardzo ciężkiej pracy. Oto widzicie, drodzy państwo, że nawet krowa potrafi cieszyć się z każdej minuty swojego życia i z obecności na naszych półmiskach, talerzach i widelcach. Bo czyż nie jest to piękne, móc nasycać sobą inne istoty? Swoim ciałem, wnętrznościami i tym, co zewnętrzne. Wasz Dzidzi Gogo Dzidzi już nie może wytrzymać z tego ogromu szczęścia i chyba zaraz pęknie i eksploduje jak bomba zegarowa albo lotnicza bomba. Lotnicza przygoda to dopiero jest cudowne. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na pokładzie samolotu pasażerskiego i nagle coś zaczyna się psuć. Charczy, trzęsie i lecimy w dół. Jakie to szczęście, że wszyscy mogą się poczuć niczym pikujące na swoje ofiary orły. Czy ktoś widział, jak pięknie, z gracją i majestatem orzeł niczym błyskawica spada z nieba na swoją zdobycz? Tak my spadamy na swoją zdobycz. Nie wyobrażam sobie, by ktoś był nieszczęśliwy. Widziałbym tylko uśmiechnięte i skupione twarze. Ktoś mógłby wyobrazić sobie, że jest pilotem myśliwca i ratuje swoją ojczyznę od najeźdźcy i właśnie wykonuje lot nurkowy, by wypalić ze wszystkich karabinów pokładowych sam środek wrogiej armii. A potem? Przypinać mu będą medale i nadawać coraz to wyższe dystynkcje. Bo czy ktoś z was nie chciałby być generałem? Te splendory, szacunek, pozycja, mądrość, wysoko uniesiona głowa, piękne kobiety lub mężczyźni według gustu, albo małe dziewczynki, albo mali chłopcy też według gustu.
Wasz dzidzi gogo dzidzi też chciałby być generałem albo prezydentem, albo generałem i prezydentem jednocześnie. Wasz dzidzi gogo dzidzi chciałby tak samo jak każdy z was być żołnierzem dezerterem, stojącym przed plutonem egzekucyjnym, a generał prezydent machnąłby szpicrutą jak czarodziej pałeczką i waszego dzidzi gogo dzidzi rozszarpałyby kule karabinowe. Ach, jakby to było piękne zginąć z ręki takiego generała prezydenta. Nie jakiegoś tam porucznika czy sierżanta. Czy wyobrażacie sobie szczęście w momencie, kiedy prowadzą was zimą przez las na miejsce straceń? To dopiero jest piękne uczucie, być zażynanym jako baran ofiarny. Zimny wiatr, mróz, wrony kraczą. Nie, 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 złowieszczo. Melodyjnie, tak melodyjnie, że taki na przykład słowik czy skowronek to zupełne nic. Całkowite nic. Więc lecisz sobie jako wrona nad lasami i co widzisz? Wasz dzidzi kogo dzidzi jest prowadzony na polanę. Ręce ma związane na plecach i jest szczęśliwy. Ty jako wrona myślisz sobie. Dzidzi gogo dzidzi, ten to ma szczęście. Zaśpiewam mu pieśń radosną. O tak. Kora, kora, kora. Na pewno jeszcze bardziej rozpiera go radość, gdy mnie słyszy, bo przecież zastrzelą go w słusznej sprawie. W słusznej sprawie, pomyślelibyście, będąc na miejscu żołnierza, który celuje w pierś waszego dzidzi gogo dzidzi. Pomyślelibyście wtedy, że to jest wspaniałe, pociągnąć za spust w słusznej sprawie do szczęśliwego człowieka, który również rozumie powagę sytuacji. Nasza ojczyzna wymaga ofiar i takich żołnierzy, których morale jest na najwyższym poziomie, na poziomie prawdziwego człowieczeństwa. Ludzie słabi zasługują na splunięcie w twarz i pogardę. Słaby człowiek nie może być ani żołnierzem, ani skazanym na śmierć. Co znaczy, że słaby człowiek nie ma zaszczytu przeżyć prawdziwych uniesień, doznań godnych prawdziwego człowieka i obywatela naszego kraju. Ach, ci słabi ludzie. Wyobraźcie sobie, że oto jesteście właśnie takimi, no, nie wiadomo kim, a właściwie czym. Macie dom, rodzinę, dzieci, plany na przyszłość. Nawet na taką, w której was już nie będzie. Zobaczylibyście, ile nieszczęść może was spotkać na co dzień. Wstajecie rano do pracy, którą lubicie. O nie, co za tragedia. To okropne mieć pracę, którą się lubi, a nawet bardzo lubi, a nawet kocha, a nawet bardzo kocha. To poniżej godności człowieka pracować z przyjemnością przez wiele lat i umrzeć we własnym domu, we własnym łóżku. Wracasz więc z tej pracy, a w domu czeka druga połowa rodziny, która was kocha i którą wy kochacie. Co za dramat, jakie to życie jest niesprawiedliwe. Sprowadza na człowieka same nieszczęścia. Po obiedzie włączacie telewizor i co pokazują? Żadnych wojen, głodu, trupów, katastrof, powodzi, trzęsień ziemi, tylko miłość, muzyka, sytość. Prawdziwy raj. Nie, 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 nie. To jest niemożliwe, by tak traktować prawdziwych patriotów. Dlaczego nikt nie podżyna nam gardeł? Dlaczego nikt nie wypruje flaków mojemu przyjacielowi? Dlaczego nasze dzieci nie są gwałcone, a my? Och, dlaczego nie umieramy w konwulsjach otruci gazami bojowymi, których użyli święci ludzie? Krzyczelibyście i wyrywali włosy z głów, posypywali popiołem, by choć w części odkupić grzechy i szukać przebaczenia. Wasz dzidzi gogo dzidzi wie, że jednak takie tragiczne życie na szczęście jest całkowicie niemożliwe. Będąc nieszczęśliwym człowiekiem, trzeba szukać
prawdziwych uczuć. Wyruszajcie więc w poszukiwaniu pełni życia, godnego życia. Życia z honorem, sztandarami i pieśnią na ustach. Ale jeśli jako ludzie słabi nie wiecie, co robić, by wyzwolić się, wasz dzidzi gogo dzidzi pomoże i doradzi. Wasz dzidzi gogo dzidzi będzie waszym przewodnikiem i mistrzem. A więc, uwaga, co należy zrobić, by stać się szczęśliwym człowiekiem i prawdziwym obywatelem? Piszecie do własnego szefa donos, anonim, na samych siebie. Oczywiście po pewnym czasie tracicie pracę i to jest początek naszych sukcesów. Wracacie do domu nieco rozluźnieni i trochę uspokojeni. Tutaj jest niezbędna uwaga. Szczęście trzeba dawkować spokojnie i rozważnie, ponieważ nazbyt duża dawka mogłaby zaszkodzić waszym wrażliwym zmysłom. Po powrocie do domu powoli i systematycznie zaczynacie budować przyszłość. Czekacie do nocy, aż wszyscy zasną. Zamykacie szczelnie okna, wychodzicie z domu, barykadując drzwi od zewnątrz. Następnie oblewacie benzyną ten kochany do znienawidzenia budynek, podpalacie i, nie oglądając się za siebie, ruszacie w miasto. Oczywiście każdy ma przy sobie siekierę, karabin i granaty. Pierwszemu napotkanemu słabemu człowiekowi rozrąbiecie siekierą głowę, tę pustą, bezrozumną głowę, głowę człowieka, który będzie miał zaszczyt być przez was uszczęśliwiony, ponieważ będzie to przypadkowy przechodzień, nasza prawdziwa droga została rozpoczęta. Odbezpieczacie karabin. Zapasowe magazynki mamy oczywiście przygotowane. Szukamy miejsca, gdzie jest dużo ludzi. Najlepiej niech to będzie centrum wielkiego miasta. I długimi seriami, niczym prorok słowami, uszczęśliwiamy starców, dzieci, kobiety i młodzież i w ogóle wszystko, co się rusza, nawet zegary, ponieważ te nie będą nam już nigdy potrzebne. Nie zapominajmy o zwierzątkach. Pieski, kotki, króliczki, chomiczki, żyrafki, tygryski, pingwinki, słoniczki też chcą być szczęśliwe i wolne. No a drzewka, różne roślinki, miasteczka, państewka, kontynenciki, księżyczyki i cały ten kosmosik to co? Nie chce to wszystko, co nas otacza, być szczęśliwe? Chcę, nawet bardzo chcę, tylko jak to zrobić, by tę prawdę wszelkiemu stworzeniu przekazać? Tu nie wystarczy siekiera, karabin i granat. Potrzeba czegoś więcej. Nie wiecie, co jest jeszcze potrzebne? Wasz dzidzi gogo dzidzi wie i postara się wszystko wam przekazać. A więc słuchajcie dalej. Trzeba wam poszukać podobnych sobie wybrańców, błędnych rycerzy, orędowników idei, w których wszyscy to prawdziwi guru i święci pomazańcy. Musimy poszukać, ale nie jest to trudne, jak można by mniemać. Wystarczy tylko sztandar. Uniesiemy go wysoko w górę i obok nas znajdą się całe tłumy najprawdziwszych idealistów. Na początek we wszystkich miastach, potem we wszystkich krajach, potem ruszymy w świat. Pod naszymi sztandarami znajdą się wszyscy, bez wyjątków, bo przecież wszyscy, bez wyjątku, chcą dostąpić zaszczytu bycia wolnym i szczęśliwym. Czeka nas oczywiście dużo pracy, wytrwałej, bardzo męczącej, ale z całą pewnością uwieńczonej sukcesem. Oczywiście ja, wasz dzidzi gogo dzidzi, będę waszym wodzem i przewodnikiem. Pewną ręką będę prowadził was do ostatecznego zwycięstwa i triumfu. Będę prowadził was do dnia, w którym zrozumiecie, że nie wystarczy uszczęśliwiać innych.
Będę prowadził was do dnia, w którym zaczniecie uszczęśliwiać siebie wzajemnie. I kiedy staniecie się szczęśliwi, wszyscy, niemal w jednej chwili, ja, jako wasz przywódca, zostanę sam. Pochylę się nad waszymi zwłokami, będę patrzył na radosne twarze, na ostatni grymas ludzi szczęśliwych i będę płakał ze wzruszenia, że oto udało się nam dojść do celu. Ja, jako wasz przywódca, mam obowiązek pozostania ostatnim i tak jak na początku naszej drogi będę pierwszy. Będę pierwszy. Będę tylko w połowie szczęśliwy. Będę waszym grabarzem. Piękne słowa, sztukę, technikę. Pożegnam wspaniałych ludzi. Uronię tylko jedną łzę, ostatnią. Ostatnią, ponieważ wszystkie inne zostaną wcześniej wypłakane nad wami, moim ludem, moimi poddanymi, nareszcie szczęśliwymi poddanymi. Będę radował się dlatego, bo przypomnę sobie, jak wiele dobra udało mi się z was wyzwolić. Będę smutny nie dlatego, że zostanę sam, ale dlatego, że już nie zobaczę was nigdy. Was, godnych najwyższych pochwał, odznaczeń, orderów, pomników, świętych ksiąg. Was, kapłanów wzniosłych myśli i czynów. Was, geniuszy z uśmiechniętymi w rozkoszy uszczęśliwiania twarzami. A kiedy skończy się dzień, przyjdzie noc i kiedy ostatniemu z was przypnę ostatni medal na czyimś na wpół zgniłym torsie, będą to ostatnie chwile mego życia. Tej nocy rozpłynę się jako ciało i dusza we wszystkie możliwe kierunki. Lecz wy nie zobaczycie, jak wasz dzidzi gogo dzidzi odchodzi. I nie zobaczycie gestu waszego dzidzi gogo dzidzi, gestu, którego zapewniam was, nie powinniście zobaczyć. Wasz dzidzi gogo dzidzi tego ostatniego gestu nikomu z was z całego serca zapewnia, nie radziłbym oglądać. Nie mógłby wasz dzidzi gogo dzidzi na to sobie pozwolić z miłości do was. Z miłości do was. Z miłości do was. Z miłości.